was under control. Mijały lata, a Evan nadal był najlepszym uczniem w klasie. Miał przyjaciół, nie prowokował konfliktów. Pomyślałem, że może wyzdrowiał. Może będzie miał normalne życie. Pojechałem z nim kiedyś w odwiedziny do jego starszego brata w koledżu. Evan rozejrzał się po uczelni i powiedział: ja też tak mogę. Z upływem czasu coraz mniej się bałem, że dostanę nagle niespodziewany telefon. Uznałem, że Evan nie pójdzie w ślady mojego brata, że ma szansę. Mój brat, który nigdy nie został zdiagnozowany, popełnił samobójstwo. Bałem się, że tak samo będzie z Evanem. Już od najmłodszych lat zarówno Scott, jak i Evan nie radzili sobie z emocjami. Jeśli chodzi o brata, to nauczyłem się być jego przewodnikiem. Chodziliśmy do tej samej szkoły, do tego samego koledżu. Byliśmy bardzo blisko. Opiekowałem się bratem, dopóki ten nie zamieszkał ze swoją dziewczyną, Martin. Scott był uroczym, wspaniałym człowiekiem. Bardzo pomysłowym, wysportowanym. Jeździliśmy razem na nartach. Było nam razem cudownie. Ujął mnie od pierwszego wejrzenia. Wiedziałam, że cały czas bierze lekarstwa i że chodzi do psychiatry. Dopóki nie związałam się ze Scottem, nie znałam nikogo cierpiącego na depresję. Wiedziałam, że Scott ma problem, ale tylko w teorii, ponieważ był pełnym optymizmu, otwartym człowiekiem. Dopiero po roku zaczęłam coś dostrzegać. Pojawiały się u niego zmiany nastrojów. W drugim roku naszego związku kilka razy próbował się zabić. Miałam się obudzić i znaleźć go martwego w łóżku. Zdziwił się, że przeżył. Chyba za mało wziął. Próbował przedawkować lekarstwa, może też heroinę. Mimo że podjął dwie próby samobójcze, potrafił swobodnie rozmawiać na ten temat. Zrozumiałam wtedy tylko tyle, że znajdował się w głębokiej depresji. Powiedział, że jest jakby w dziurze, w tunelu, z którego nie ma wyjścia, że czuje dojmujący ból. Nie wyobrażał sobie, że może z nim żyć. Nawet ja się dla niego nie liczyłam. Rodzina to za mało, żeby utrzymać go przy życiu. W chwilach tak wielkiej rozpaczy i bólu jedynym wyjściem była tylko śmierć. Ciąży mi świadomość, że nie wiedziałam, co się wtedy działo. A może się domyślałam, tylko nie potrafiłam pogodzić się z faktem. Z tym, że czeka nas taka tragedia. Zwłaszcza, że Scott nie wyglądał na osobę nieszczęśliwą. To tylko dowód na to, że czasami w ogóle nie znamy ludzi, których kochamy. Co się stało w ten weekend, kiedy umarł Scott? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty go znalazłaś. Słucham? Kto go znalazł? Ja? Nie przypominam sobie. Powtarzam raz jeszcze, lepiej jest nie pamiętać. Ja niczego nie pamiętam. Była chyba sobota. Przyjechaliśmy tutaj na weekend. Czwarty weekend lipca. Scott zachowywał się normalnie, był wesoły. Było piękne popołudnie, kiedy ktoś nagle zapytał: gdzie jest Scott? Nie było go. Od razu wiedziałam, że coś się stało. Powiedziałam do Beatty: idę do domu dozorcy, sprawdzę, czy nie zniknęła stamtąd broń. Scott wiedział, że dozorca ma broń.
Ja poszłam tam, a Beatty w drugą stronę. Nie dostałam się do środka, bo drzwi były zamknięte, ale pamiętam, że broń nie znikła. Kiedy wróciłam, zobaczyłam, że Beatty ma rozsmarowaną wokół ust szminkę. Wiedziała tylko, znalazłam Scotta. Siedział w jeepie niedaleko domku w ogrodzie. Wziął rurę od odkurzacza, jeden koniec podpiął do wydechu, a drugi włożył do szoferki. Inside the car. Reszta jest milczeniem. Kiedy zmarł mój brat, postanowiłem nakręcić o tym film. Ponieważ temat samobójstwa był dla mnie zbyt bolesny, nakręciłem film o rzeźbiarzu z Hiszpanii, przyjacielu mojej matki, który wykonał rzeźbę nagrobną. Utrwaliłem cały proces jej powstawania oraz instalację. Sądziłem, że może dzięki temu dostrzega jakiś sens w samobójstwie mojego brata. Powrót do stanu normalności zajął mi jakieś 8 lat. Jego śmierć mną wstrząsnęła. Też byłam wtedy martwa. Całkowicie. Moi rodzice byli załamani. Coś w nich wtedy pękło. Co mu się stało? Popełnił samobójstwo. Ale dlaczego to zrobił? Pytasz dlaczego? Był w głębokiej depresji. Nie wiem, co ją spowodowało. Nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Nie umiem powiedzieć. Nie ma takich słów, które mogłyby opisać to, co taka tragedia robi z człowiekiem. Jaki ma niszczycielski wpływ. Po prostu nie ma słów. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że po czymś takim nie można się pozbierać. To prawda, że życie toczy się dalej. Ale nie tak, jak chciałeś, nie tak, jak planowałeś. Po czymś takim nie można się otrząsnąć. Myślałem, że jeśli Evan się zabije, to powtórzy się historia mojego brata. To był powolny upadek. Ale wydawało się, że Evan ma się dobrze. Piwo. Lekkie? Co robisz tak późno? Zobacz, wychodzi. Nie zapłacił. Biegnij, Mike. Evan nigdy nie był szczególnie radosnym dzieckiem, ale czy coś wskazywało, że ma kłopoty?
Zupełnie nic. Policja? Zanim poszedł do Wellspring, wzywaliśmy kilka razy policję. Teraz już nie. To prawdziwy cud, że Evan tak odżył. Aż trudno było uwierzyć. Nie to samo dziecko. Dorastał, był lubiany, miał uroczych przyjaciół i wspaniałe życie. Mężniał w oczach, urósł. Z dziecka zrobił się młody mężczyzna. Był bardzo przystojny. Podobał się dziewczynom. One go jednak średnio interesowały. Przechodził wtedy mutację. Nie cierpiał swojej choroby. Nie chciał być inny, jak każdy nastolatek. Co takiego? A, incydent na dachu. Znów o tym mówimy? Evan twierdzi, że już taki nie jest. Polepszyło ci się? Znacznie. Przybij piątkę. Wiele razy myślałem, że jest zupełnie zdrowy. Przypisywałem to działaniu lekarstw. A pamiętam, że kiedy przechodziliśmy przez drzwi obrotowe, on się nagle zatrzymywał i przestawał zwracać uwagę na otoczenie. Pytałem, co się stało. Zaraz sobie przypominałem, że on bierze lit. Wielokrotnie nas pytał, czy może odstawić lekarstwo. Powodowało u niego znużenie, suchość w ustach. Nie chciał go brać. No więc się zgodziliśmy. Naprawdę chcesz to zrobić? Chciał, a lekarz też wyraził zgodę. Przez kolejne tygodnie stopniowo zmniejszaliśmy dawkę litu. 30 marca 2005. Lit 0,56, pół dawki, 1200 mg. Nie brał przez kilka dni, stał się bardziej rozmowny. Z początku było mu trudno, teraz jest już dobrze. Czuje się lepiej po małych dawkach. Zacząłem mieć nawet wątpliwości, czy to cyklofrenia. Evan wydawał się całkowicie zdrowy. Pamiętam, jak go się spytałem, miewasz myśli samobójcze? Chcesz się zabić, zrobić sobie krzywdę? Odparł, że nie. Dzieci wiedzą, że jeśli mówią o złych rzeczach albo chcą zrobić coś złego, to nikt im na to nie pozwoli, zwłaszcza jeśli mają opiekuńczych rodziców. Dlatego jeśli dziecko koniecznie chce coś zrobić, to nikomu o tym nie powie. Evan udawał, że mu się poprawiło i świetnie maskował swój prawdziwy stan. Tak naprawdę bardzo cierpiał. To był dopiero początek. Choroba zaczęła się w dzieciństwie i wcale nie przechodziła. Pojechaliśmy na wakacje. Evan wpadł w depresję, zamknął się w sobie, nie wyglądał na szczęśliwego. Było z nim źle. Zaczęła się szkoła. Evan był zgorzkniały, nieszczęśliwy. Prace domowe sprawiały mu coraz więcej trudności. Pewnego razu do mnie przyszedł i powiedział poważnym tonem: mamo, potrzebuję twojej pomocy. Czym prędzej umówiliśmy wizytę u psychiatry, żeby zwiększył mu dawki litu. Stwierdziliśmy, że znów musi zażywać lit. Eksperyment się nie powiódł. Umówiliśmy się z lekarzem na wtorek, 4 października. W piątek wieczorem poszliśmy z kolegami do kina na film Ja i Nick. Evana też zaprosiliśmy, ale nie chciał iść. Może musiał być wcześniej w domu. Nie przejęliśmy się tym, skoro chce iść do domu, to niech idzie. Nie mogliśmy przewidzieć tego, co miało nastąpić.
Myślę, że jeśli ktoś koniecznie chce coś takiego zrobić, to będzie się doskonale maskować. Tego wieczoru, kiedy zginął, w niedzielę, przyszedłem na kolację. Zjedliśmy wszyscy razem. Evan miał jakąś niedokończoną pracę domową. Stroił fochy, nie chciał odrabiać lekcji, kładł nogi na stole. Matka go za to skrzyczała. Pokłócili się. Evan się zezłościł. Kłótnia była bardzo burzliwa, jak zwykle. Naprawdę ostro się pożarliśmy. Zmywałam naczynia i byłam wściekła. Miałam tego dość. A on wtedy wszedł na górę i powiedział: mamo, nienawidzę cię. Zamknął za sobą drzwi. Wtedy nic sobie z tego nie robiłem. Nigdy bym nie przypuszczał, że właśnie tej nocy Evan postanowi odebrać sobie życie. Przenigdy. Czasami zachowywałem się nawet gorzej niż on. Koło 10 poszedłem z Mike'iem do sypialni i obaj czytaliśmy. Kiedy skończyłem, poszedłem sprawdzić, co u Evana. Otworzyłem drzwi i wszedłem. Evan siedział na łóżku z komputerem. Podszedłem do niego i spytałem: jak tam, co robisz? On odpowiedział: wszystko w porządku, tato. Właśnie odrabiam lekcję. Trzymał na kolanach komputer. Faktycznie mógł odrabiać lekcję. Wróciłem jeszcze na 5 minut do Mike'iego, potem nadeszła jego pora snu. Szedłem więc z nim do pokoju, a Evana już tam nie było. Od razu pomyślałem, że wyskoczył przez okno. Za oknem był kanał wentylacyjny. Nic nie było widać. Mikey przyniósł latarkę. Poświeciłem w dół i wydawało mi się, że coś widzę, ale niewyraźnie. Wtedy zacząłem się naprawdę denerwować i pobiegłem po dozorcę, który miał dostęp do szyby. Byłem na dole, właśnie skończyłem pracę i drzemałem przed telewizorem. Nic się nie działo, usłyszałem tylko hałas. W ogóle się tym nie przejąłem, pomyślałem, że może lokatorka z góry coś upuściła. Kilka minut później usłyszałem walenie do drzwi. Poszliśmy z dozorcą, mieliśmy latarkę. Ja wzięłam komórkę i klucze. Przeszliśmy przez labirynt korytarzy. Hart pierwszy dotarł na miejsce. Evan leżał na ziemi w kałuży krwi. Pomyślałem, że może jeszcze żyje. Zbadałem mu puls. Był niewyczuwalny. Nagle zrobił się straszny chaos. Zaczęłam krzyczeć: Evan, proszę. Hart zagradzał mi drogę, a ja powtarzałam: odsuń się, zrobię mu sztuczne oddychanie, odejdź. On na to: Dana, karetka już jedzie, idź na górę z Mike'iem, zajmij się nim. Był bardzo spokojny. Zadzwoniłem po Nicka, żeby zajął się Mike'iem i Daną, bo sam musiałem jechać do szpitala z Evanem.